Cewka. Aha. Pewna historia. Ziomeczku, sprawdź to. PDW. Teraz wam opowiem o pogodzie, pewną historię. Mateusz miał na imię, podbij jak masz problem. Na wolce charakter miał nie do zatarcia. Jak padłeś mu w drogę, to zmieniał się w diabła. To wszystko to prawda, już mówię jak było. Od siatka za napad 2 lata, niemiło. Odwiesił się wyrok 12 miesięcy za starszego brata. Do dziś jest niewdzięczny, nie zrobił mu paczki, nawet nie odwiedzi. Pogoda wciąż siedzi i myśli o wolce. Ma bekę z wyroku i cieszy go to, że wie komu zaufać, a komu nie może. Dziewczyna mu biła też plecy te noże, bo się rozjebała bankowo za grosze. Jak suka tak może zasypiać z tą myślą, że Mati też siedzi i nie wyjdzie szybko. Mati teraz siedzi, odpoczywa pod jazdy tyra. Codziennie zbroi się na tyga, boli progres widać. To nie jest lipa, chcieli do unicestu przez zamknięcie w celi, zrobili go większym. Mati teraz siedzi, odpoczywa pod jazdy tyra. Tutaj nie zbroi się na tyga, moli progres widać. To nie jest lipa, chcieli do unicestu przez zamknięte celi, zrobili go większy. Mikołaj, młodszy brat, już wystartował, ledwo skończył 18, a z prawem zaczął wojować. Dobrze się zachował, popadł w paru sytuacjach sztywnych na rozprawach sądowych, no i kurwa w sprawach innych. Nikt nie puścił pary z gęby, każdy język za zębami. Tak dziś tutaj wychowano, żeby z ucha nic nie walił. Brat za bratem murem stanie, nawet w najgorszych momentach. To są słowa prosto z serca, jebać policyjne ścierwa. A ty weź brat, ten materiał w wersach jest rozpierdal, nie znasz całej prawdy o nich, to wypieprzaj. To pewna historia o ludziach i błędach, gdzie łatwo się wjebać, a trudniej wyspierdla. Pamiętaj Damianie, swą drogę wybrałeś, to dobry był wybór, nie spierdol. To ważne, masz Darię i dziecko, więc niech tak zostanie, a na swoich braci możesz liczyć zawsze. Marty teraz siedzi, odpoczywa pod jazdy tyra. Tutaj nie zbroi się na tyga, moim progres widać. To nie jest lipa, chcieli go unicestu przez zamknięcie w celi, zrobili go większy. Marty teraz siedzi, odpoczywa pod jazdy tyra. Tutaj nie zbroi się na tyga, moim progres widać. To nie jest lipa, chcieli go unicestu przez zamknięcie w celi, zrobili go większy. Rodzice mu pomagali zawsze, on życie by oddał za mamę i tatę, za siorę i braci. To wskoczyłby w ogień, bo taki jest Mati. Jak powie, tak zrobi i koniec. Nieważne co powiesz, on kocha rodzinę i ma ich przy sobie, są ważni dla niego. Jak zrobisz im krzywdę, to kurwa masz lipę. Pogoda jak wyjdzie, to sprawi ci piekło. Od siostry się jego odpierdol, ma tole. Jak tylko ją dotkniesz, to wykopiesz dołek. Zakopie cię żywcem, ucinając głowę, byś mógł w czasie śmierci zapomnieć już o niej. Dominiko, powiedz mi kto, jak nie bracia, cię zawsze obronią i staną przed tobą jak tarcza. Masz farta, że masz takich braci jak Mati, Mikołaj czy Damian. Damian, Mati teraz siedzi, odpoczywa pod jazdy tyra. Codziennie zbroi się na tych gamoni, progres widać. To nie jest lipa, chcieli go unicestu przez zamknięcie w celi, zrobili go większym. Mati teraz siedzi, odpoczywa pod jazdy tyra. Codziennie zbroi się na tych gamoni, progres widać. To nie jest lipa, chcieli go unicestu przez zamknięcie w celi, zrobili go większym.